Dlaczego chcę walczyć z Andrzejem Grzybykiem? No, przede wszystkim dlatego, że jest pierwszy w rankingu 7-7, więc fajny skarb dla mnie i jakieś tam, nie, kurwa, wyzwanie to nie, bo nie jest dla mnie wyzwanie, co ja pierdolę. Jeszcze raz. Umawia się ze mną na coś, a teraz robi z buzi kurwa cholewę, no to dla mnie to jest słabe, nie? Dlatego mnie to kurwa zmotywowało, że mu rozpierdolić łeb na cały ten jego sztab, tam i tyle będzie. Po Bartosie. W jednym z nich kawał branży pokłada ogromne nadzieje dotyczące swojej kategorii, drugi z jakiegoś powodu cały czas wszystkim wszystko musi udowadniać. Tyle, że o tym, o czym mówię, dotychczas decydowała postawa poza ringiem, a od teraz, na szczęście dla nas, zadecyduje już o wszystkim tylko klatka. Po ostatniej walce do mnie podszedł i powiedział, że wiesz co, Andrzej, umówmy się tak, że zawalczysz tą walkę, dopiero w walce o pas się będziemy razem bić, będziemy się mierzyć. A nagle, po kilku tygodniach słyszysz, że Pepłowski mówi, że nie, że oni tylko walkę z Grzybykiem bierze. No i przekopacili Bartosińskiego, żeby tą walkę wziął, prawda? No bo Bartos tej walki nie chciał. Tym pierdoli, nie wiem, w kurde, zatem w kurde. Będę musiał mu dojebać naprawdę. To było narzucone przez Pepłowskiego i on tą walkę musiał wziąć. No jak mu wtedy powiedział, bierzemy tą walkę, bo na niej najwięcej zyskasz, nie? Bo Grzybyk jest medialny, bo to, bo tamto, bo tamto. No i on tą walkę wziął, nie? Więc to mnie jeszcze bardziej nakręciło. Powiedziałem, o kurwa, tak nie będzie. Przypominam sobie, że była w ogóle taka sytuacja, żebym ja powiedział, że nie chcę się z nim bić tam gdzieś na backstage'u po walce. Bardziej dochodzą mi słuchy, że on nie za bardzo chciał wziąć tą walkę. Chcę walkę, ja się na nią zgodziłem, no i zrobimy to walce, bo się zamknie i się zmienię, nie? Bo to jak się zamknie kartka, to zostaje kurczę we łbie i ja chcę go zabić. To jest taki zapalnik, który zapala się tylko jak wchodzę do klatki, nie? Źle zrobił, że tutaj jest w tym miejscu i o tej porze. Grzebek i Bartosiński mają na koncie łącznie 20 nokautów. W tej walce nie ma innej opcji. Ktoś na pewno zapozna się bliżej z deskami. Do naszej walki z Andrzejem miało dojść już w styczniu. Niestety Andrzej wypadł tam z różnych powodów. Twierdził, że nie jest w stanie się przygotować. Nie podobało mi się to, że tydzień później po odwołaniu naszej walki wyzywał do walki Roberto Soldicza. Ja jednak jestem zawodnikiem, który nie wierzy w walkę, bo tak ktoś powie i mam ja brać. Ja mam swoje zdanie, ja idę swoim torem. Chodził i mówił we wszystkich wywiadach, że pierwsze co wyjdzie w tej walce i kopnie prawą nogą z Jeremskisem, a obejrzałem tę walkę 100 tysięcy razy dosłownie i no prawa noga nie była użyta ani razu. A hejterzy te nas chcą sprawdzać tak, Andrzej Grzebyk wywiada, Andrzej, nie od razu wychodzę, kopy tą prawą nogą i potem będą analizować. Chuj kopnął. Yeah, we came here to fight. Bo chuj kopnął. Came here to fight. To fight. I came here to fight. To fight. To fight. Z gorącą głową chłopak, który trochę za dużo mówi. Wszystko zweryfikujemy tak naprawdę. Dużo osób mówi, że Andrzej jest przekrojowym zawodnikiem, ale no nie widziałem, żeby ostatnio ktoś go stestował porządnie w zapasach albo w parterze, także będzie miał okazję się wykazać. To jest ciężka walka dla niego. Nie walczę z nikim dobrym takim jak ja. Muszę pokazać, że zasługuję na to walkę o pas, że to jest kolejny malutki przystanek w mojej karierze. Nie jest na tyle przekrojowym zawodnikiem, żeby dać sobie ze mną radę. Ma też taki styl bycia, który nie zawsze mi odpowiada i dlatego mówię, chcę z nim walczyć. Mnie trzeba zabić w klatce, żebym się poddał. No już pokazałem to, że w ostatniej walce z łoną nogą, mówię, no jakby noga się załamała, co mnie to, że się noga załamała, trzeba się bić dalej i koniec, tutaj jestem tak nauczony. Przedłużę to do drugiej rundy i w drugiej rundzie poddaję Andrzeja gilotyną albo skrętówką. Kopnąć high kicka, trafić w łeb, zabić go, nie? I dobra, 10 sekund jest po walce. Medea taking shots here and that's it, it's stoppage all over!
Andrzeju, nie denerwuj się. Nasza walka to nie koniec twojej kariery. Po naszej walce zostaje ci jeszcze trylogia z Roskisem. Adrian, wiem, że to nie ty podjąłeś decyzję o wzięciu tej walki, ale to ty poniesiesz jej konsekwencje. Tu nie ma złej krwi. Tu jest po prostu czysty sportowy pojedynek. Wygra lepszy po prostu, nie?